się Dominik Kostka i jestem tajnym agentem do spraw badań przyszłości. W moim laboratorium zgromadziłem wiele zawodów przyszłości, ale tylko 3 z nich mogę Wam dzisiaj pokazać. A więc zapraszam, chodźcie za mną. Kiedyś czekałaś w kolejce do lekarza. Czy ona była taka długa? Czy ona zawsze musi być długa? Czy nie będzie sposobu, w którym ta kolejka się zmniejszy, gdzie nie będzie trzeba czekać pół roku? Może w przyszłości. Dzień dobry. Widzę, że coś się tutaj stało, ale nie ma co się martwić. Mamy najnowszą technologię, szybkie wykrywanie, co ci się stało. Proszę sobie tylko tutaj włożyć pięknie i podłączymy do mojej nowoczesnej aparatury. Znajdę tylko wejście. Chyba nie w tą stronę. No w tą. Widzisz? Już ci mówię, co się stało. No widzę, że tutaj jakieś bakteryjki są. Chyba się biegało po placu zabaw i się nie umyło rączek. Coś mi się tutaj tak zdaje, tak mi tablet pokazuje. Ale to myślę, że wystarczy skanowanie bakterii. I to zrobimy antywirusem, bo to jest taki multifunkcjonalny sprzęt. Tam będzie fotel zabiegowy, tam proszę się udać. 10 minut i będzie po sprawie. Można wciągnąć. Dziękuję. Kiedyś to był czas. Muzyka na żywo. Graliśmy. Wszyscy się cieszyli. Publiczność szalała. Każda kobieta nasza. A teraz? Co z tym będzie? Chyba wszystko do kominka trzeba wrzucić, bo komputer chyba wszystko zastąpi. Śmieciarz i śmieci to dość niewdzięczny i w sumie wstydliwy chyba temat, ale co, jakby wynosić śmieci można byłoby zdalnie. To już koniec naszej podróży. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłości.